Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powracamy na Daleki Wschód. Spróbujemy omówić to, w jaki sposób zakończyła się wojna rosyjsko-japońska. Sam przebieg konfliktu omawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, do którego link teraz daję Wam zarówno w opisie, jak i wyświetla się w prawym górnym rogu. Natomiast dzisiaj spróbujemy sobie pomówić o konferencji pokojowej, która miała bardzo znaczący wpływ na geopolitykę tamtego okresu. Materiały powstają we wsparciu patronów. Jeżeli chcesz nim zostać, wejdź na patronite.pl/beczkaprochu. Twoje wsparcie pozwala temu kanałowi się rozwijać. Rosyjskie plany na konferencję pokojową. Można wyróżnić dwie postawy reprezentowane przez Rosjan. Pierwsza wywodziła się z wojsk lądowych, które były przeciwne rozmowom pokojowym, ale jeżeli już miało do nich dojść, to zakładano, że należy doprowadzić do niepodległości Korei, wycofania się Rosji z Mandżurii, która razem z portem Arthur miała być oddana Chinom. Były to warunki zwycięzców i rzeczywiście mimo porażek na lądzie z armią japońską, Rosjanie uniknęli zniszczenia pod Mukdenem i mogli liczyć, co zaraz przybliżymy za Siergiejem Witte, na udaną kontrofensywę. Z drugiej strony istniała bardziej ugodowa propozycja, która brała pod uwagę położenie międzynarodowe. Niechęć wielu krajów do przedłużającej się wojny, czy do zbytniego wzmocnienia pozycji japońskiej na Dalekim Wschodzie, a także sytuację na frontach, w tym tę na morzu na Dalekim Wschodzie. Dobrze podsumowują ją słowa ministra finansów Władimira Kokowcowa. Z finansowego punktu widzenia zawarcie pokoju jest bardzo pożądane, ale Rosja w swoim obecnym stanie nie powinna go podpisywać za wszelką cenę. Na tej podstawie Rosjanie stworzyli listę 4 punktów, na które ich delegacja nie miała się zgadzać. Po pierwsze, cesja rosyjskiego terytorium. Chodziło przede wszystkim o tereny Przyjamurza oraz Sachalinu. 2. Wypłata reparacji. 3. Restrykcje dla rosyjskiej floty na Dalekim Wschodzie. 4. Oddanie kolei wschodniochińskiej. Siergiej Witte tak referował sytuację na froncie i potencjalny rozwój wypadków. Na drugi dzień po tym, jak miałem szczęście widzieć Najjaśniejszego Pana, byłem u wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza. Głównodowodzący wojsk Petersburskiego Okręgu Wojskowego, przewodniczący Rady Obrony, dosyć obszernie wyjaśnił mi sytuację, ująwszy we właściwych sobie konkretnych sformułowaniach, co następuje. 1. Nasza armia nie może już nigdy ponieść takiej klęski, jak pod Liaotungiem i Mukdenem. 2. W pomyślnych okolicznościach, wobec możliwości wzmocnienia naszej armii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że odepchniemy Japończyków do półwyspu Kwantung i do granic Korei, to znaczy za rzekę Jalu. Na co prawdopodobnie potrzeba będzie około roku, miliarda rubli kosztów i 200 do 250 tysięcy rannych i zabitych. Ale 3. Bez floty nie możemy mieć dalszych sukcesów. 4. W tym czasie Japonia zajmie Sachalin i znaczną część obwodu nadmorskiego. Wielki książę wyrażał pogląd, iż w każdym razie nie wolno się zgodzić na oddanie Japonii choćby skrawka odwiecznej rosyjskiej ziemi. Zarządzający Ministerstwem Morskim Brilew powiedział mi, że sprawa floty jest zakończona. Japonia jest panem wód Dalekiego Wschodu. Co się zaś tyczy warunków pokoju, nie wolno przystać na jakiekolwiek upokarzające warunki. Z kolei jeśli chodzi o ustępstwa terytorialne, jego zdaniem można oddać część tego, co sami w pomyślnym czasie nagrabiliśmy. Uważał ponadto, że 4 punkty, na które w Petersburgu nie dawano zgody, były zbyt rygorystycznie sformułowane. Podejrzewał, że w związku z okupacją Sachalinu przez Japończyków nie będzie możliwe jednocześnie zachowanie wyspy i niepłacenie reparacji. By pozbyć się japońskich wojsk z wyspy, trzeba będzie uiścić myto. Warto też zapoznać się z osobistymi zasadami, podług których Witte zamierzał zachowywać się na konferencji, a które bardzo dobrze wpasowywały się w specyfikę amerykańskiej opinii publicznej. 1. W żaden sposób nie okazywać, że pragniemy pokoju. Zachowywać się tak, by sprawiać wrażenie, że jeśli car zgodził się na rozmowy, to tylko z uwagi na ogólne pragnienie prawie wszystkich krajów, żeby wojna została zakończona. 2. Zachowywać się tak, jak przystoi przedstawicielowi Rosji, to znaczy przedstawicielowi wielkiego imperium, któremu przytrafia się drobna nieprzyjemność. 3. Mając na uwadze olbrzymią rolę prasy w Ameryce, zachowywać się szczególnie uprzejmie i być dostępny dla wszystkich jej przedstawicieli. 4.
żeby zjednać sobie społeczeństwo w Ameryce, które jest skrajnie demokratyczne, zachowywać się bardzo prosto, bez najmniejszej pychy i całkowicie demokratycznie. 5. Z racji znaczącego wpływu Żydów, zwłaszcza w Nowym Jorku oraz amerykańskiej prasy, w żadnym razie nie odnosić się do nich z wrogością, co zresztą całkowicie odpowiadało moim poglądom na kwestię żydowską w ogóle. Zasadami tymi Witte starał się cały czas kierować, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w jego częstych kontaktach z prasą, ale też w innych drobnych gestach, które bardzo pozytywnie wpływały na amerykańską opinię publiczną, na którą przecież Roosevelt musiał mieć baczenie. Kiedy wożono mnie pociągami specjalnymi, zawsze po skończonej podróży podchodziłem do maszynisty i dziękowałem, podając mu rękę. Kiedy ku zdziwieniu publiczności zrobiłem to po raz pierwszy, na drugi dzień ze szczególną wdzięcznością ogłosiły to wszystkie gazety. Sądząc po zachowaniu naszych wysłanników i wysoko postawionych osób, zresztą nie tylko rosyjskich, ale w ogóle zagranicznych, Amerykanie przywykli widzieć w takich posłach zadufanych Europejczyków. A oto nagle zjawił się u nich pełnomocnik nadzwyczajny rosyjskiego cara, przewodniczący Komitetu Ministrów, który długo był ministrem finansów, sekretarz stanu jego cesarskiej mości, a w swoim sposobie bycia jeszcze bardziej zwyczajny, bardziej przystępny niż najbardziej liberalny prezydent Roosevelt, który szczególnie gra swoją demokratyczną prostotą. Warto tutaj dodać, że takie polityczne aktorstwo było genialnym posunięciem z uwagi na jeszcze jeden istotny czynnik. Otóż prezydent Roosevelt początkowo starał się popierać Japonię, jednak z biegiem czasu z uwagi na stosunek amerykańskiej opinii publicznej urabiany przez Wittego, zachęcał Japończyków do ustępstw. Wydatnie w tej grze dyplomatycznej pomogła sama delegacja japońska, o której Witte pisał tak. Jeśli nie byli zadufani jak europejscy dyplomaci dostojnicy, w czym zresztą przeszkadzała także ich powierzchowność, to takie wrażenie na Amerykanach sprawiały ich skrytość i odosobnienie. Witte złożył m.in. propozycję, by treść rozmów była publicznie dostępna dla prasy. Wiedział on, że Japończycy nigdy się na to nie zgodzą, ale w oczach prasy amerykańskiej bardzo on zyskiwał. Podobnie stało się później, gdy po posiedzeniach prezentowano krótkie komunikaty do prasy i tutaj Witte wraz z Rosjanami zadbał o to, by prasa dowiedziała się, że ubogość tych komunikatów wynika z japońskiej cenzury. Postawa Japończyków i ich cele. Japońskie cele na konferencję pokojową można podzielić na trzy grupy. Poczynając od pierwszej, w której były najważniejsze, aż do trzeciej, gdzie były te najmniej istotne. 1. Wolna ręka w Korei, wycofanie się Rosji z Mandżurii, przekazanie Japonii portu Artur oraz kolei południowo-mandżurskiej. 2. Cesja Sachalinu, reparacje wojenne, przejęcie internowanych okrętów rosyjskich oraz otrzymanie praw do połowu ryb w rosyjskich wodach przybrzeżnych. 3. Ograniczenie rosyjskiej floty na Dalekim Wschodzie oraz demilitaryzacja Władywostoku. Rosjanie oczywiście nie chcieli się zgodzić na punkty 2 oraz 3. W tym czasie w Tokio walczyły ze sobą dwie partie. Jedna, na której czele stał Ito Hirobumi, domagała się porozumienia za wszelką cenę i zgody na rosyjskie warunki, druga, wojskowa, uznawała za konieczne żądanie kontrybucji bądź kontynuowania wojny. Prowadzenie negocjacji. Dla Wittego początek negocjacji był bardzo ciężki. Z racji na to, że z Petersburga nadszedł telegram, który potwierdzał brak zgody na cesję Sachalinu, która to cesja miała być główną kartą przetargową Wittego. Stąd też nastąpiło pogorszenie humoru tego męża stanu, by nie powiedzieć, że wpadł on w depresyjny nastrój. I najgorsze było to, że winą za trudności trzeba było obarczyć nie stronę japońską, ale Petersburg i ludzi, którzy cały czas wywierali wpływ na Mikołaja II, który nie chciał się zgodzić na konieczne ustępstwa. Warto też wspomnieć, jak pierwsze spotkanie z Japończykami opisuje Witte. Oczywiście, pierwsze spotkanie z Japończykami było moralnie bardzo przygnębiające, dlatego że bądź co bądź byłem przedstawicielem kraju wprawdzie wielkiego, ale w danym przypadku na wojnie pobitego, a pobitego nie na skutek braku męstwa po naszej stronie, nie na skutek naszej bezsilności, ale z powodu naszej skrajnej nieoględności. Znałem wcześniej Komurę, który był posłem w Petersburgu, a także część jego świty. Niewątpliwie pod wieloma względami jest to człowiek wybitny, ale o prezencji i manierach niezbyt sympatycznych. Tak więc bardzo dobrze widać, że mimo próby roztaczania imperialnej potęgi, Witte czuł się nieswojo, musiał jednak prowadzić swoją grę,
co objawiało się m.in. tak. We wszystkich rozmowach z prezydentem i publicznością zachowywałem się tak, jak gdyby Rosji w Mandżurii przydarzyło się zaledwie niewielkie niepowodzenie. Podczas wszystkich negocjacji na konferencjach mówiliśmy tylko ja i Komura. Inni pełnomocnicy zabierali głos bardzo rzadko i bardzo krótko. Ja przez cały czas wyrażałem własne poglądy, także któregoś razu sprowokowałem okrzyk Komury. Pan stale mówi tak jak zwycięzca. Na co mu odpowiedziałem, tu nie ma zwycięzców, dlatego też nie ma pokonanych. O ile obie strony zgadzały się na japońską strefę wpływów w Korei, na oddanie portu Arthur Japonii oraz zwrot Mandżurii Chinom bez utrzymania żadnych specjalnych praw dla Rosji, problemem były cztery punkty. Kwestia Sachalinu, reparacje wojenne, przejęcie floty rosyjskiej będącej w portach neutralnych przez Japonię oraz ograniczenia dotyczące rosyjskiej floty na Dalekim Wschodzie. Witte osobiście uważał, że kontynuowanie wojny będzie dla Rosji największą tragedią, dlatego też gotowy był zaakceptować dwa ostatnie punkty, które uważał, że i tak nie miały żadnego praktycznie znaczenia. Odbudowa rosyjskiego potencjału, jeśli chodzi o flotę na tym obszarze, zajęłaby dekady, więc zgoda na swoiste ograniczenia w zbrojeniach morskich nie miałaby realnych konsekwencji przez długi okres. W przypadku Sachalinu Witte podobnie uważał, że z uwagi na utratę floty i okupację japońską nie widzę możliwości na odzyskanie wyspy przez następne kilka dekad. Jedyne, na co nie chciał się zgodzić, to kwestia reparacji, która jak uważał ubodłaby rosyjską duszę i co ważniejsze mogłaby zrujnować rosyjską gospodarkę. Stąd też nieformalna propozycja do delegacji japońskiej, by połączyć cesję Sachalinu ze zrzeczeniem się reparacji. Jednak ani Japończycy, ani Petersburg nie chcieli się na to zgodzić. Car telegrafował do Wittego. Nie oddawać ani pędzi ziemi i ani rubla na reparacje. Wobec nieugiętości rosyjskiej delegacji Japończycy w tym czasie wystąpili z własną inicjatywą. Gotowi byli porzucić roszczenia do internowanych rosyjskich okrętów, wyrzec się demilitaryzacji Morza Ochockiego dla rosyjskich okrętów, a w zamian za to chcieli otrzymać południową połowę Sachalinu do 50. równoleżnika, w zamian za zrzeczenie się północnego Sachalinu 1,2 miliarda jenów reparacji. Witte starał się manewrować wokół tej nowej propozycji i przekonać cara do zgody na nie, pisał do niego. Jeśli chcemy zrzucić winę za niepowodzenie konferencji na Japończyków, to nie możemy się zgadzać na cesję Sachalinu albo wypłacenie reparacji wojennych. Jednak nie odniosło to skutku. Wydawało się, że partia wojenna przejęła wpływy nad carem. Polecono bowiem delegacji rosyjskiej zerwać rozmowy z Japończykami, jeśli ci nie porzucą swoich roszczeń dotyczących Sachalinu i reparacji. Ostatecznie Mikołaj II, dopiero po negocjacjach z amerykańskim wysłannikiem Roosevelta w Petersburgu, zgodził się na cesję południowego Sachalinu, uznając, że terytorium to było pod władaniem Rosji dopiero 30 lat, więc można go uznać, podobnie jak Port Arthur, niezardzennie rosyjską ziemię. Stanowczo jednak odrzucił jakąkolwiek formę reparacji. Był to chyba jeden z niewielu momentów, kiedy car wykazał tak duże zdecydowanie i nie poddał się presji ani Amerykanów, ani rosyjskiej delegacji. Był zdecydowany, że jeśli Japończycy nie przyjmą ostatecznej oferty, południowy Sachalin bez reparacji, to armia w Mandżurii, wzmocniona posiłkami, będzie kontynuować wojnę. Wysłał do rosyjskiej delegacji w nocy z 15 na 16 sierpnia taki oto telegram. Wyślijcie Wittemu mój rozkaz, by zakończył negocjacje jutro, bez względu na wszystko. Wolę kontynuować wojnę niż czekać na łaskawe ustępstwa Japończyków. Był to gambit, ale ze względu na zręczne prowadzenie konferencji przez Sergeja Wittego i coraz gorszą pozycję Japonii na froncie, gambit udany. Co ciekawe, Mikołaj II zdawał sobie z tego sprawę, co potwierdza fakt, że po otrzymaniu telegramu o podpisaniu pokoju 17 sierpnia zapisał w swoim pamiętniku. W nocy przyszła od Wittego depesza z wiadomością, że rokowania pokojowe doprowadzono do końca. Chodziłem po tym cały dzień jak ogłupiały. Podobnie Witte był świadomy niebezpieczeństwa tego posunięcia swojego monarchy. Pisał: jak już powiedziałem, w dniu, w którym udałem się na posiedzenie, na którym miało się zdecydować, czy Japończycy przyjmą nasze warunki czy nie, zależało od tego, czy Komura dostanie od samego cesarza potwierdzenie przyjęcia warunków zaproponowanych przez Rosję. Nie miałem pewności, czy będzie zawarty pokój. Byłem przekonany, że jest dla nas konieczny,
ponieważ w przeciwnym razie grożą nam nowe nieszczęścia i całkowita katastrofa, mogąca się skończyć obaleniem dynastii. Tokio ostatecznie ze względu na to, że dobrze znało treść rozmowy Mikołaja II z wysłannikiem Roosevelta, która jednoznacznie wskazywała na nieustępliwość cara, zdecydowało się na pokój. Na decyzję japońskich decydentów wpłynęła sytuacja militarna i finansowa. Nakazano komurze rezygnację z reparacji, a w kontekście Sachalinu zdecydowano się na próbę negocjacji przekazania całej wyspy. Następnego dnia, czyli 16 sierpnia, Witte wyszedł uśmiechnięty z sali obrad. Panowie, a więc pokój, gratulacje, Japończycy ustąpili we wszystkim. Jeden z rosyjskich delegatów w liście napisał: obcokrajowcy i Amerykanie są przeszczęśliwi, witają Rosjan z otwartymi ramionami. Japończycy wydają się być skonfundowani, nie podzielają radości reszty, są raczej w żałobie. Zakończenie. Japończycy po raz drugi zaskoczyli świat. 10 lat wcześniej nie dawano im szans w konfrontacji z Chinami. Podobnie sprawa miała się przed 1904 rokiem. Co więc zawiodło w armii rosyjskiej, a co zadziałało w japońskiej? Żołnierz rosyjski bynajmniej nie zawiódł. Był on co prawda gorzej wykształcony od swojego japońskiego odpowiednika i mógł też mieć niższe morale, ale bił się dobrze. Podobnie część rosyjskich dowódców błysnęła talentem, jak na przykład admirał Stepan Makarow. Problem był centralny. Duża niekompetencja sztabu głównego oraz polityków głównego nurtu, marna logistyka oraz niezbyt pomysłowa taktyka. W kontrze do tego występuje armia japońska, której żołnierze wychowani przez nauczycieli okresu Meiji wiedzieli, o co walczą. Pola Mandżurii były, co by nie mówić, bardzo blisko Japonii, więc praktycznie rzecz biorąc walczyli oni o swój dom, swoją ojcowiznę, podczas gdy rosyjski murzyk musiał często pokonać kilka tysięcy kilometrów, by dotrzeć na pole bitwy, które było dla niego totalną egzotyką i nie czuł z nim żadnego związku. Japończycy mieli bardzo wysokie morale oraz z powodu sprawniejszej logistyki byli lepiej zaopatrywani. Nie byli jednocześnie tak sfanatyzowani jak ich potomkowie w czasie II wojny światowej. Jeńców i rannych traktowano humanitarnie. Żołnierzy Tenno odwiedzała w szpitalach cesarzowa. Utrzymywali oni także stały kontakt z rodzinami, a ci, którzy rodzin nie mieli, otrzymywali od młodych kobiet tzw. imon bakuro, czyli płócienne woreczki, które zawierały listy i małe drobiazgi. Wiele z relacji nawiązywanych w ten sposób zakończyło się potem małżeństwami. To wszystko wpływało pozytywnie na morale żołnierza japońskiego. Co ciekawe, niektórzy historycy, a także ówcześni jastrzębie w rosyjskich kręgach decyzyjnych, uważający, że wobec wyczerpania Japonii Rosjanie powinni wydać jeszcze jedną wielką bitwę lądową, która miała być odwetem za Mukden, zmieniłaby całkowicie sytuację na froncie. Wydaje się jednak, że wobec faktu wybuchu rewolucji w europejskiej części Imperium Carów było to przedsięwzięcie co najmniej ryzykowne, co zresztą znalazło potwierdzenie w wydarzeniach wojennych, bowiem Petersburg nigdy nie wydał takiego rozkazu. Co do negocjacji pokojowych, to w owym czasie nikt nie oczekiwał pomyślnego dla Rosji wyniku konferencji pokojowej i cały świat zakrzyknął, że to pierwsze rosyjskie zwycięstwo po ponadrocznej wojnie i nieustannym paśmie klęsk armii i floty rosyjskiej. Stało się tak dlatego, że od chwili pojawienia się w Ameryce Sergiej Witte starał się jak najmocniej wpływać na Amerykanów poprzez ich media, wyrobić w nich świadomość, że Rosjanie są im pokrewni, a Japończycy nie tylko mają zupełnie odmienną naturę od narodu amerykańskiego, ale są wręcz obcą rasą. Postawa amerykańskiej opinii publicznej wpłynęła na Roosevelta, który początkowo przychylny Japończykom, pod wpływem opinii publicznej stawał się neutralny. Pragnął on dodatkowo jako gospodarz konferencji pokojowej, żeby pokój został podpisany ze względów prestiżowych i wewnętrznych. Ponadto Roosevelt zderzył się z nieustępliwością rosyjskiej delegacji, co w połączeniu z nastrojami społecznymi w Ameryce dało taki wynik, a nie inny. Witte bardzo trafnie komentuje ówczesne myślenie Ameryki. O tym, że dla Ameryki niezbyt korzystne jest nadmierne wzmocnienie Japonii, ani on, ani Amerykanie w swej masie nie myśleli. Zapoznawszy się z Rooseveltem i wieloma amerykańskimi działaczami, byłem zdziwiony, jak mało znają oni konstelację polityczną w ogóle, a europejską w szczególności. Od najbardziej wybitnych ich działaczy państwowych i społecznych mogłem usłyszeć naiwne, żeby nie powiedzieć prymitywne opinie polityczne na temat Europy. Na przykład, Turcja nie powinna istnieć, ponieważ to kraj muzułmański, nie ma dla niej miejsca w Europie, a komu przypadnie, to nie ma znaczenia,
Czemu nie można odrodzić odrębnej silnej Polski? To jest takie neutralne i sprawiedliwe. Dodatkowo na zawarcie pokoju pozytywnie wpłynęły oczekiwania i nastroje w głównych mocarstwach europejskich. Francuzi jako sojusznicy Rosji chcieli pokoju, gdyż Rosja uwiązana na Dalekim Wschodzie nie była w stanie brać udziału w rywalizacji francusko-niemieckiej. Anglicy z jednej strony, związani sojuszem z Japonią, pragnęli, by zerwała ona owoce swojego zwycięstwa, jednak zdawali sobie sprawę, że Rosja otrzymała już swoją lekcję i będzie można z nią uregulować własne zatargi na korzystnych warunkach. A z drugiej, zbyt duże wzmocnienie Japonii także było niekorzystne dla interesów brytyjskich w tym regionie. Ponadto Anglicy, dla których najważniejszy był handel, zdawali sobie sprawę, że wojna wywoła perturbacje w finansach europejskich i częściowo także w handlu z Dalekim Wschodem. Jak dobrze wiemy, pieniądz lubi spokój, więc to był kolejny argument za zaprzestaniem wojny. Wreszcie cesarz Wilhelm, któremu musiało zależeć na osłabieniu Rosji jako alianta Francji, ale z racji na fatalną sytuację caratu i wrzenie wewnętrzne, podpisał tajny układ obronny z Rosją, który wyłączał ją potencjalnie z wojny francusko-niemieckiej. Wilhelm nie mógł wtedy wiedzieć, że układ ten nie wejdzie nawet w życie, gdyż rządy obu państw go nie ratyfikują, podając jako główny powód jego sprzeczność z obowiązującymi traktatami międzypaństwowymi. Dlatego też w Portsmouth wspierał rozwiązanie pokojowe. No i w końcu Japończycy, których sytuacja ekonomiczna również nie była ciekawa. Dodatkowo wojskowo nie udało się im całkowicie rozbić rosyjskiej armii pod Mukdenem, przy tym rozciągając linie zaopatrzeniowe swojej wyczerpanej już armii. Płynęły na nich także nastroje innych państw, o których mówiłem wcześniej, a także doświadczenia z potrójnej interwencji Francji, Niemiec i Rosji po wojnie z Chinami dekadę wcześniej, która ograbiła ich z owoców zwycięstwa. W Tokio obawiano się solidarności białych diabłów, dlatego przystano na zaproponowane przez Rosjan warunki. Lepiej wziąć coś znaczącego i pewnego, niż ryzykować z nadzieją na coś ogromnego. Jaki był los obu mężów stanu negocjujących traktat? Jak pisał Witte, po podpisaniu traktatu pokojowego Rosjanie i Japończycy zaczęli się spotykać i członkowie świty komóry mówili naszym, że podpisał on traktat wbrew swoim przekonaniom i że czeka go marny los w Japonii. Rzeczywiście się tak stało, bowiem kiedy w Japonii stały się znane warunki pokoju, w Tokio wybuchły zamieszki. Tłum zburzył nawet pomnik wielkiego męża stanu epoki Meiji, Ito Hirobumiego, który przecież cały czas żył i był aktywny politycznie. W stolicy ogłoszono stan wojenny. Powstała konieczność użycia wojska, byli ranni i zabici. Kiedy Komura wrócił do Japonii, nie tylko nie dostał żadnego odznaczenia, ale też musiał odejść ze stanowiska ministra spraw zagranicznych i usunąć się w cień. Dopiero później, kiedy wszystko się uspokoiło, został mianowany ambasadorem w Londynie. Sergiej Witte natomiast został powitany uroczyście jako zbawca Rosji, obdarowano go tytułem hrabiowskim. Sukces Portsmouth wykorzystał na zaciągnięcie dla zrujnowanej Rosji bardzo ważnych pożyczek w USA i Francji, chociaż część co złośliwszych oficerów, przede wszystkim członków partii wojennej, przezwała go hrabią półsachalińskim ze względu na to, że oddał południowy Sachalin Japonii, chociaż tak naprawdę to car zdecydował się na wykonanie tego ruchu. Nowy hrabia zdobył zaufanie cara i został mianowany pierwszym premierem Rosji. Urząd, który powołano na kanwie rewolucji 1905 roku. Starał się prowadzić wolnościowe reformy w duchu manifestu październikowego, choć nie wahał się przed wysłaniem wojska i wprowadzeniem stanu wojennego w Królestwie Polskim czy guberniach nadbałtyckich. Jednak gdy udało się stłumić rewolucyjne wrzenie w Moskwie i Petersburgu, liberalne reformy Wittego nie znalazły już więcej posłuchu u cara. Z tego względu poddał się dymisji spełnionego urzędu. W nagrodę za pełnioną służbę dożywotnio został mianowany członkiem Rady Państwa Imperium Rosyjskiego, która była organem doradczym carów, a od konstytucji 1906 roku Izbą Wyższą Parlamentu. Jednak nie miał już większego wpływu na politykę cara i jego państwa. Kolejnym krokiem tej wielkiej międzynarodowej polityki będzie I wojna światowa. Ale to już historia na zupełnie inny odcinek. Dziękuję za wysłuchanie i zachęcam do komentowania. Do usłyszenia.